Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Jak tam minął wam weekend? Spokojnie? Robiliście coś ciekawego? Byliście na jakimś urlopie, jakiejś wycieczce? No, ja niestety nie przygotowałam dla was żadnego filmiku przez weekend. A to dlatego, że siedziałam w pracowni sobotę i niedzielę. A siedziałam dlatego, ponieważ pani Monika nie zdążyła kupić anioła dla mamy z bluszczem i napisała do mnie maile z prośbą, żebym zrobiła dla mamy jej tego anioła. Pani Moniko, bardzo dziękuję za zamówienie. Ja już, no i zrobiłam. Jak już robiłam dla pani Moniki, no to przysiadłam. A tak poza tym to u nas, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, po prostu pokażę wam te moje prace, które udało mi się zrobić przez weekend, bo wiecie, zbliża się godzina zero, w środę przyjeżdża mój syn, po pracy mają zjeść obiad w domku, zapakować się przyjechać, więc będą, no nie wiem, koło 18, 19, na kolację gdzieś tak. No i potem zaczynamy wielki remont sypialni. No wielki remont to tak, no, ale cieszę się. Nawet nie sądziłam, że to będzie taki wielki bałagan. Wszędzie, książki mamy wszędzie w tej chwili, w łazience, w sieni, wszędzie stoją książki. A ponieważ no, robimy tą podłogę, więc no, wszystko musi być wyniesione i my będziemy spali na strychu, na poddaszu. Nie, wiecie, że my mamy niezrobione poddasze i przypomni nam się, może nie tak dosadnie, ale remont, który i spanie w namiocie przez bardzo długo, kiedy odbywał się nasz remont. Także parę dni do niedzieli prześpimy na strychu. No, będzie fajnie. Będzie fajnie. Co ja mogę... A, pokażę wam, kochane dziewczyny, te prace. Także nie zorganizowałam wam żadnego takiego ciekawego filmu, bo faktycznie naprawdę siedziałam, dłubałam. Zależało mi właśnie przez okres tego remontu, który będzie w naszym domu. Znaczy, sklep będzie otwarty, ale żeby już nic nie robić i warsztacik wynieść też do kotłowni, żeby w końcu jak najszybciej zrobić to, a pozostałą część dnia, kiedy nie będziemy nic dłubać, to spędzić z moim synkiem, bo faktycznie dawno się nie widzieliśmy. Więc te filmy, jeżeli będą, to będą jakieś takie byle jakie, bo ja jak pracuję, to pracuję. O, i jakoś tak wtedy niekoniecznie chce mi się nakręcać filmików, więc nie wiem, czy one będą powstawały, czy nie będą. Zobaczymy. Zobaczymy. Przyjdzie dzień, przyjdzie rada. Dobra, pokażę wam te moje prace. A więc, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, nie liczyłam, ile tych deseczek powstało przez ten weekend. Wstałam dzisiaj też o 3:00, nie mogłam spać, więc jedna jest takimi lawendami w wazonikach, potem na zielono, bo w zielone gramy jeszcze. Tu jest para aniołów w balowej sukni. I tu mamy anioła w makach. On jest dosyć spory. One mają te deski po 33 cm.
I tu jest anioł na księżycu. Tyle z moich prac. No zapomniałam, przecież jeszcze taka Matka Boska. Nie wiem, kochane dziewczyny, czy chcecie zobaczyć mój bałagan? To, o, widzicie, jeszcze mnie w lustrze tutaj. Tak jak mówiłam. Książki, książki, jeszcze raz książki. W łazience też się znalazły książki. Jeszcze będziemy wynosili te dwa regały, ale Wojtek na razie się położył, więc ma przerwę. Jak sami widzicie, niby remont sypialni, a bałagan w całym domu. Koko oczywiście odpoczywa. Koko, a kto to śpi w ciągu dnia? To jeszcze, żeby nie było monotematycznie, że tylko moje prace i tylko remont, chciałam wam pokazać moje kwiatki i te białe doniczki, o którym mówiłam. I powiem wam szczerze, że one całkiem wyglądają, znaczy bynajmniej mi się podobają. I chyba tak powoli zacznę je faktycznie wymieniać, że wszystkie będą białe. I z tej strony powiem wam, że trudno mi w tej chwili jest filmować, ponieważ w naszym domu jest naprawdę totalny bałagan. Kartonów, kartoników, 100 tysięcy kartoniczków. Wiecie doskonale, że ja nie pamiętam tych wszystkich nazw tych kwiatów i nie powiem wam, jak ten kwiatek się nazywa, ale on też jest z Biedry. Na początku stał w innym miejscu, ale doszłam do wniosku, że żeby swobodnie rósł, to powiesiłam go właśnie w takiej półeczce, którą zresztą sama zrobiłam. To jest deseczka i dwa sznureczki. No może tutaj jest taki mniejszy bałagan, to tak wam pokażę. Ale muszę wam powiedzieć, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, że człowiek dopiero, kiedy postanawia coś wyremontować, uświadamia sobie, jakim jest zbieraczem niepotrzebnych rzeczy. Zbiera, trzyma rzeczy niepotrzebnie. Mam nadzieję, że mój kącik z kwiatami wam się spodoba. Nie wiem, czy lubicie, ale ja uwielbiam takie dania. O tak pokażę. O tak. Komosa. Biała i czerwona. Dynia piżmowa. Groszek. I bataty. Pychota. Uwielbiam to danie. Pychota. Obiad zjedzony, to można pakować. Dwie prace, tu idzie jedna praca. No tak, zapomniałam jeszcze, że zrobiłam takie krakowskie anioły.
I te deski, zobaczcie, one są takiej samej, nie wiem ile zobaczycie, takiej samej wielkości. Dobrze, kochani, ja się zabieram za pracę. Wam życzę dobrego popołudnia albo wieczoru. Jeszcze nie wiem, kiedy ja to wrzucę. Trzymajcie się, dziewczynki i chłopacy. Życie jest piękne. Pamiętajmy o tym. Kudeł. Kudeł. Co tam, chłopaku? Powiedz dzisiaj całkiem lepiej. Całkiem dobrze, chciałam powiedzieć. Prawda, Kudeł? Całkiem dobrze. Ochłodziło się, to i Kudeł lepiej się czuje, prawda, Kudełku? Chyba będziemy musieli iść do fryzjera, jak myślisz? Niekoniecznie Kudeł lubi fryzjera.